witam Was serdecznie z takiego terenu, tak żeby po prostu oderwać się od telewizora, od komputera, żeby od tego wariactwa związanego z koronawirusem się oderwać. Zapraszam Was na mały spacer, taki właśnie po lesie. Sceneria dzisiaj taka zimowa, jak widać. Piękna pogoda. Ja uważam, że ten cały koronawirus to jest oddech dla świata i dla przyrody. Cała ta... brakuje mi słowa konkretnego. Cała ta izolacja spowodowała jedno. Natura oddycha. Od kilku dni zauważyliście na pewno, że oczyściło się niebo. Nie ma samolotów, nie ma setek tysięcy ton spalin w powietrzu. Wystarczyło kilka dni, żeby powietrze się oczyściło. Mamy idealne powietrze, mamy idealną pogodę na spacery. Nie kisić się właśnie w mieszkaniu, tylko wyjść. Ale z zachowaniem wszelkich zasad i wszelkich nakazów, które instytuty epidemiologiczne na nas nakładają. Unikać dużych skupisk, nie narażać się po prostu na jakieś tam bezsensowne zarażenie i co najważniejsze, uważać na zapasy, które robicie. Wywołałem niemałą lawinę, niemałą burzę właśnie tym ryżem, gotowaniem ryżu. Sarkazm jak zwykle przeszedł w granicę obłędu. Ludzie zaczęli mnie atakować, niektórzy na pojedynki kulinarne zaczęli mnie wyzywać. Chodziło mi o to, że my, Polacy, jesteśmy przyzwyczajeni do diety nie ryżowej, tylko ziemniak, kapusta i schabowy. Jeżeli chcecie zrobić sobie zapasy, to kupcie sobie parę worków właśnie ziemniaków, kupcie sobie parę wiaderek kapusty kiszonej, ze 2-3 warkocze cebuli i będziecie w tym momencie bezpieczni, a nie 50 kg ryżu. Bo opowiem Wam taką małą historię. No spytałem się Pani, bo byłem świadkiem, słuchajcie, zakupów. No to w ogóle to jest taka śmieszna sytuacja z wczoraj. Wszedłem do Biedronki, sarkaz z mojej strony totalny i prześmiewcze zachowanie. Pełno ludzi, ludzie pełne kosze, podszedłem do stoiska z kwiatami, wziąłem tylko dwie paprotki sobie pod pachy, słuchajcie, poszedłem do kasy z tymi dwoma paprotkami i nic więcej zakupów nie robiłem. W pewnym momencie wszyscy ludzie, a stało tam ze 50-60 osób, słuchajcie, patrzyli na mnie jak na kosmitę. No i w pewnym momencie ludzie myśleli, że ktoś z przodu z mojej rodziny stoi z zakupami, a tak podszedłem, mówię, przepraszam bardzo, czy mogę przejść do kasy, bo tylko te dwie paprotki mam, nie? I ludzie zaczęli na mnie patrzeć, na te paprotki i na stoisko z kwiatami. Czy aby przypadkiem te kwiaty nie mają jakiejś mocy uzdrawiającej? Słuchajcie, ja w środku aż kipiałem ze śmiechu. Słuchajcie, podszedłem do... O, rodzielec sobie tutaj lata. Podszedłem sobie, słuchajcie, do kasy. No i pani kasjerka na mnie też takim niedowierzaniem zaczęła patrzeć. Mówi, jak to? Mówi, to takie zapłace końce światowe wszyscy robią. A facet podchodzi i kupuje sobie tylko dwie paprotki. No tak fajnie to wyglądało. No i później taka... Pani, taki żółwik, ja wiem, 70-75 lat, słuchajcie, ciągnie ten koszyk wyładowany cukrem. No i chciałem jej pomóc. Mówię, gdzie ta babcia idzie z tym cukrem? Słuchajcie, wychodzi z tej Biedronki, jak sobie stanąłem na chwileczkę, stoi wypasiona fura, stoi taki git pasiorek z taką lalą wymalowaną. Babcia podchodzi, oni tak się dookoła rozglądają ten koszyk i ładują zakupy. Słuchajcie, tak podszedłem, tak patrzę, w tym bagażniku, słuchajcie, właśnie ryż, cukier. Po prostu wstydzili się wejść do Biedronki i babcie na takie zagrożenie wysłali. No mówię, po prostu szok. Ale no niestety takie sytuacje się zdarzają. W każdym bądź razie nie drwię, słuchajcie, z tego wirusa. Podchodzę do tego bardzo rozsądnie. Wiadomo, jest on bardzo niebezpieczny dla wszystkich. To znaczy zdrowych organizmów, z tego co się orientuję, na pewno nie. Osoby starsze są narażone. Tak samo jak są narażone osoby o obniżonej odporności fizycznej. Teraz afera wokół tego lekarza w Włoszech, co zmarł. Słuchajcie, 70-letni człowiek, który tydzień czasu bez przerwy był na dyżurze. Zmarł z wycieńczenia. Co zrobiono? Okrzyknięto go bohaterem, bo zmarł na koronawirusa. Nie neguję czegoś takiego, tylko znowuż nakręcanie paniki. I teraz siedzimy w domach, siedzimy teraz przed telewizorami i konkurs. W jakim mieście kto pierwszy umrze? Mamy 3 ofiary i czekamy, obstawiamy, słuchajcie, kto następny, na następną ofiarę i na następne liczby zarażeń. To już przechodzi, słuchajcie, do absurdu. Bukmacherzy przyjmują za zakłady. W jakim mieście nastąpi teraz pierwszy zgon albo więcej zarażeń? Słuchajcie, to już jest głupota. Z jednej strony mamy tutaj wirusa, a z drugiej strony mamy ludzi, którzy na panice i tym całym wariactwie zbijają kokosy, zarabiają ciężkie pieniądze. Słuchajcie, kolejna sprawa, ludzie, którzy są poddani kwarantannie. Widziałem apel tych pań, matki i córki,
które zwróciły się z prośbą teraz o pomoc, bo zostały napiętnowane przez sąsiadów i mieszkańców miasteczka, w którym mieszkają. Zostały ogarnięte koronawirusem, znaczy kwarantanną związaną z koronawirusem. I co się dzieje w tym momencie? Przychodzi policja i całe miasteczko, słuchajcie, te osoby ignoruje. Te osoby nie mogą wyjść do sklepu, nikt im nie chce zrobić zakupów. I do czego to doprowadziło? Do totalnego absurdu. I teraz te osoby się pytają, co dalej? I na przykład wieżowco teraz macie kogoś ogarniętego, obowiązuje kwarantanna w jednej rodzinie. I co? Jak się zachowują wszyscy inni sąsiedzi? I znowuż jakaś paranoja. Znowuż jakieś tam bzdurne raporty z Polski, które podają blogerzy, które podają różnego rodzaju portale internetowe. Setki trupów, komory, krematoria pracują pełną parą. No, jeżeli ktoś w to wierzy, no to niech sobie wierzy, ja po prostu takiej panice nie ulegam. Słuchajcie, wychodzę na ulicę, wychodzę w taki teren, widzę to, codziennie jeżdżę kolejką, codziennie mam kontakt z ludźmi. Słuchajcie, dzwonię wszystkich, obdzwaniam moich znajomych. Znajomi do mnie dzwonią, na przykład z Włoch, albo teraz Hiszpanii znajomi dzwonili. Jedno pytanie, mówię, słuchajcie, jesteście w krajach, które są tak zarażone. Jeden przykład, jeden malutki przykład, podajcie mi kogoś z waszej rodziny, znajomego, sąsiadów, kto został zarażony. No, ano nikt. No to słuchajcie, no skoro jesteście we Włoszech, taka panika, no coś takiego się dzieje, no to musi ktoś być zarażony, kogo znacie. No nikogo takiego nie znają. I słuchajcie, i teraz znowuż ten cała panika zaczyna się rozmywać. Ale włączacie telewizor, wchodzicie w internet, słuchajcie, i co zaczyna się dziać? Panika, wszyscy umierają, sterty trupów, nie wieście w to, co mówią, trują, gazują, stan wojenny wprowadzają. No jeżeli chcesz coś takiego wierzyć, uciekają ludzie w taki teren, zabierają rodziny, będą się izolowali. Uwierzcie mi w to, że taki teren szybciej was zabije niż koronawirus. Od momentu, jak w Polsce ogłoszono te 3 czy 4 przypadki śmierci, w Polsce zmarło prawie 5,5 tysiąca osób na inne choroby zakaźne. Słuchajcie, doszło do jakiejś paranoi, czyści się szpitale, przygotowuje się oddziały zakaźne, ludzi z gruźlicą, z żółtaczką, z ospą, puszcza się na kwarantannę do domu. Tego bym się bał, bo jeżeli ktoś z odrą teraz będzie w waszej okolicy, to was na pewno zarazi. Jeżeli ktoś z żółtaczką zakaźną będzie wypuszczony ze szpitala, też na pewno zachorujecie. A jeżeli ktoś z gruźlicą, no to macie jak w banku, że zachorujecie. I teraz, no czego tu się bać? W jaki obłęd popadać? No, także nie rozumiem tego do końca, ale w każdym bądź razie zachować zdrowy rozsądek, zachować umiar i dozowanie tych informacji i nie wpadać w jakąś skrajną panikę. Słuchajcie, ludzie obserwuję też robienie zakupów. Ktoś mi zarzucił, że będę miał kogoś na sumieniu, bo ktoś sobie nie zrobi zakupów i umrze, jak do czegoś dojdzie. Słuchajcie, jak do czegoś dojdzie, to umrzemy wszyscy, no to jest logiczne, no żadne zapasy wam wtedy nie pomogą. Kolejna sprawa, gromadzenie setek rolek papieru toaletowego w domu albo butelek z wodą mineralną. Po prostu obłęd jakiś. Teraz ja gwarantuję, przypuszczam i jestem nawet pewny, a nawet sobie gwarantuję, że za 3-4 tygodnie po tej panice nie będzie już śladu. I wtedy co zrobić z tymi zapasami, które teraz ludzie porobili? Butelki z wodą mineralną, setki konserw, no papier toaletowy to się zużyje. No jak będzie jakiś mecz albo coś, to jako konfekty można później użyć. Także nie wiem. Mam masę ludzi wokół siebie, którzy, owszem, porobili sobie jakieś tam zapasy na 2, 3, 4 dni, no bo wiadomo, jeżeli dojdzie do załamania, jeżeli doszłoby do jakiejś konkretnej takiej epidemii, słuchajcie, staną zakłady wodociągowe, staną elektrownie, to co mam te zapasy w domu pomogą, wtedy dojdzie do migracji, ludzie zaczną się przemieszczać. No i wtedy będzie naprawdę problem. Ja przypuszczam, że ten czas dopiero nadejdzie. Te moje mityczne otwarcie wrót dopiero nastąpi. Bo niektórzy już do mnie wydzwaniają i to jest prośba. Ja nie jestem żadnym prorokiem, ja niczego nie wieszczyłem. Opowiadam to, co słyszałem, to, co wam przekazywałem o otwarciu wrót, cały czas podtrzymuję. To, co Niemcy prowadzili, te badania nad nieśmiertelnością, cały czas tego się trzymam. Eugeniką, genetyką, tak samo ten trop cały czas będzie wiodący. Jest to moja ostatnia audycja, którą dzisiaj nakręcam na temat koronawirusa. Bo ten temat naprawdę trzeba już nie marginalnie traktować, akceptować to, co jest, stosować się do poleceń służb sanitarnych i nie wpadać w panikę. Za kilka tygodni, słuchajcie, wróci normalne życie. I co wtedy? Obudzimy się w nowej rzeczywistości. Zobaczymy, że świat wokół nas wygląda troszeczkę inaczej. Ja uważam, że to, co teraz się stało, służy właśnie temu. Że teraz nowa rasa panów przejmie kontrolę nad światem. To, co teraz się stało, udowodniło nam, że ustrój europejski, to, co teraz się stało w tej zjednoczonej Unii Europejskiej, było jedną wielką porażką. Stworzyliśmy nieprzystosowane społeczeństwo,
nieadaptacyjne. Zwróćcie uwagę, nie ma naprawdę wirusa. Dla mnie śmiertelność wirusa to by było 25%, 30%, nie daj Bóg 40%. To jest wirus, wtedy naprawdę bym wpadł w panikę też, szukał bezpiecznego miejsca. Ale nie to, co teraz się dzieje, słuchajcie. Nie mamy trupów na ulicach, nie mamy spalarni zwłok gdzieś za miastem, żeby po prostu utylizować to, co, żeby nie gniło na ulicach. Nie ma tego. A to, co w internecie, słuchacie, oglądacie jakieś tam filmy, ktoś do mnie wczoraj przerażony przyleciał, Darek, zobacz, co się dzieje, a tam dostał jakiś alarm na telefon z jakiegoś tam portalu internetowego, że koniec świata, że pandemia nas zabija i tam on ma zdjęcia z wojny wietnamskiej, że to się dzieje teraz, no to tylko współczuć takiej osobie. Ja już nie mam siły wszystkim tłumaczyć, że to jest jakieś tam marginalne, że to jest... Ja już nawet nie wiem co, słuchajcie, nie mam siły już tego nawet komentować, odpowiadać na telefony, sorry, nawet nie odbieram czasami telefonów, bo masa ludzi do mnie dzwoni, co robić? No najlepsza rada, owinąć się folią bąbelkową i czekać po prostu na to, co się stanie. No inaczej już nie mogę tego jakoś zinterpretować. W każdym bądź razie postanowiłem wyjść sobie na spacer, jesteśmy na spacerze, słuchajcie, piękna pogoda, takiego nieba, jak jest teraz, dawno nie widziałem. Idealna jakość, słuchajcie, powietrza. Trzeba z tego korzystać. Do tego też właśnie służby epidemiologiczne zalecają i namawiają. Wychodzić na spacery. Nie zbijać się w jakieś skupiska po 50, 60, 100 osób. Spacerować sobie, wyjść. Poddychać świeżym powietrzem. Nie kisić się w domu. Słuchajcie, mieszkając w Wieżowcu, gdzie mieszka parę tysięcy osób, jak weźmiecie warszawskie te gigantyczne molochy, tam jest po kilkanaście tysięcy osób, to jaką macie gwarancję, że przez system wentylacyjny ten wirus się nie przedostaje? Jedna toaleta od drugiej toalety dzieli was z stropu 25 cm. I to jest wszystko, to jest wasza ochrona, a ściany działowe między mieszkaniami to jest 10 cm betonu albo jakiejś cegły. Musicie wyjść na korytarz, musicie wyjść do sklepu. Ten wirus gdzieś tam sobie jest. Ja nie mam żadnej gwarancji, że na mnie teraz nie ma tego wirusa. Nie mam zielonego pojęcia. Codziennie przemieszczam się wśród ludzi. Codziennie mam z kimś kontakt. Nie mam żadnej gwarancji. Teraz takie pytanie. Co się dzieje z osobami, które dwa tygodnie temu zostały w Polsce zarażone? Dlaczego nie podaje się komunikatów, co z ich stanem zdrowia? Dlaczego nie mamy komunikatów pozytywnych, tylko same negatywy, cały czas źle, tak jak powiedziałem już, bukmacherzy przyjmują zakłady, które miasto będzie następne i to się dzieje. Dlaczego nie mamy komunikatów dotyczących, słuchajcie, zaraziło się 100 osób, z czego 80 już wyzdrowiało, 20 jeszcze jest poddanych kontroli albo kwarantannie. 14 dni mieliśmy mówione, a tu już mija 14 dni, mija 21 dni i co? I dalej? Co z pierwszymi zarażonymi? Dlaczego takich komunikatów nie słyszymy? Dlaczego nie słyszymy komunikatów o wyzdrowionych, o ludziach, którzy wyzdrowieli? Dlaczego nie słyszymy komunikatów o tym, że we Włoszech w niektórych rejonach życie wraca do normy? Widzieliście na pewno sceny, jak ludzie wychodzą we Włoszech na balkony, jak żyją, funkcjonują. Izolacja. 1000 ludzi na balkonie. Wszyscy się drą. Super. Metr, mamy tam ten okres, nie okres, tylko odległość ochronną. Metr zarażony od innych. Także... Nie bagatelizujmy, ale też nie popadajmy w skrajną paranoję. Właśnie wyszliśmy sobie na spacer. Piękno natury. Pokaż, jak wszystko ładnie dzisiaj wygląda. Wczoraj jeszcze upał. Dzisiaj śnieg, mróz. Za parę dni znowu wrócą upały. Przyroda, słuchajcie, idealnie się regeneruje. Zniknął smog nad Krakowem. W wielu miastach nie ma smogu. W Chinach zniknął ten wieczny smog, który tam był. Rozwiał się. I właśnie to zatrzymanie, to wyhamowanie jest właśnie plusem, który spowodował, że największa zaraza, największy wirus tego świata, czyli my, ludzie, żeśmy trochę przystopowali. Dajemy naturze teraz troszeczkę przez te dni odpocząć. Nie ma samochodów na ulicach, nie ma samolotów w powietrzu. I to jest właśnie to. Te kilka dni oddechu, słuchajcie, dla świata. Koronawirus jest właśnie takim momentem, że natura może sobie w tym momencie odpocząć. I wiem, że za kilka tygodni, może za miesiąc, może za dwa miesiące, wszystko wróci do normy, wszystko będzie normalnie, ale tak jak powiedziałem, my obudzimy się już w innej rzeczywistości, w innym świecie. Także powodzenia i do zobaczenia na szlaku.